Proszę Państwa, mam ochotę przypomnieć Wam przysłowie, które znamy wszyscy w polskiej wersji, chociaż właściwie łacińska jest też dobrze znana. De gustibus non disputantum, czyli o gustach się nie dyskutuje. I to jest bardzo często przeinaczane przez ludzi nie bardzo wykształconych, jako hasło mówiące, że każdy ma inny gust, każdy ma prawo do innego gustu, jednemu się podoba to, drugie tamto. Proszę Państwa, to jest twierdzenie bałamutne, nieprawdziwe. Gust się ma albo się go nie ma. Nie ma różnych gustów. Zawracanie głowy. W szczegółach możemy się różnić. Kto nie słyszy geniusza w muzyce Beethovena czy Mozarta, nawet jak lubi Pink Floyda, to znaczy, że jest głuchy po prostu. Jak ktoś nie widzi, że El Greco malował niezwykle i pięknie, ten jest ślepy i niechże nie mówi, jak ślepy o kolorach, mówić nie powinien. Kto nie widzi piękna w poezji, dobrze zbudowanej metafory, pięknego zdania, jak ktoś tego nie zauważa, no to jest po prostu tempolem, jest niewrażliwy. Można być tempolem, to nie jest karalne, ale niech nie warto wyrażać swoich sądów, bo na czymś się znamy, na czymś się nie znamy. Gusta się kształtują poprzez obcowanie ze sztuką. Gust można rozwinąć, nie można się go nauczyć, ale rozwinąć go można. I obcowanie ze sztuką czyni człowieka wrażliwszym i bardziej świadomym. I to jest pewien rozwój, do którego wszyscy zmierzamy. Więc to jest taka pierwsza moja teza, którą bym chciał Państwu zostawić w pamięci. Zważcie, że są ludzie, którzy mówią, że gust się ma albo się go nie ma, że gust się rozwija, że ktoś ma lepszy gust, a ktoś gorszy. I już jak mówimy o tym, co Wam jest bliskie, o wyglądzie zewnętrznym, o ubiorze, o makijażu, o urządzeniu wnętrza, no to czasem mówimy, że oni to mają taki troszkę gorszy gust, a ci to mają świetny gust, niezależnie od tego, jak są bogaci, bo to nie idzie w parze z bogactwem, chociaż bogactwo sprzyja temu, żeby się gust wyrobił czy wyrafinował. Kto nie ma gustu, ten zatrudnia wnętrzarza, ten zatrudnia kogoś, kto go ubierze, ktoś zatrudnia kogoś, kto go uczesze, kto go umaluje. Kto ma gust, to sam stawia wymagania i mówi, tak ma być, a tak ma nie być, bo są ludzie, którzy po prostu decydują to, mogą, mają tytuł decydować to sami. Oczywiście gusta właściwie, ładniej jest powiedzieć, bywają czasem darem Bożym. Są ludzie o takiej wrażliwości. Myśmy mieli taką sprzątaczkę u nas z Ukrainy, z małej, zabitej wioski, która nigdy w życiu nie była w muzeum, ani w teatrze, ani nigdzie indziej, w takich instytucjach. I teraz pamiętam, że moja żona, która jest z wykształcenia malarzem, wzięła ją do Muzeum Narodowego. Ta dziewczyna weszła do pierwszej sali i pokazała od razu palcem 3 obrazy, mówiąc, że to jej się podoba. I to były zdecydowanie 3 najwybitniejsze obrazy na tej sali. Czyli ona bez żadnego wykształcenia miała wrażliwość tak ogromną, że wyczuła coś, co każdy historyk sztuki przyzna. Może nie te 3, ale może jeszcze był 4. Niemniej to była osoba o bardzo wrażliwym guście, chociaż widać nieukształtowanym. Wystarczyło jej to, co po prostu poczuła. Więc to też tak bywa, że czasem człowiek niekształcony ma tę wrażliwość. No a już nie będę Wam tutaj narzekał, ilu znam wykształconych ludzi, ilu znam krytyków sztuki, którzy są naprawdę, ja podejrzewam, głusi i ślepi, nie rozpoznają, tylko samym gadaniem próbują opisać to, co widzą, a poznać się na tym, co dobre, nie potrafią. To cała historia sztuki pełna jest takich wypadków. Wszyscy geniusze trafili na kogoś, kto powiedział, że to jest sztuka marna. Pamiętamy, jak obrywało się Mickiewiczowi w młodości,
od Śniadeckiego, chociażby od Koźmiana. Tam była różnica estetyki, zmieniała się epoka. Dzisiaj potrafimy docenić i Koźmiana, i Śniadeckiego i wiemy, że Mickiewicz ich przewyższał wielkością talentu i wielkością swego dzieła. Więc proszę Państwa, to taka moja pierwsze przesłanie, które Państwu przesyłam. Gusta. No ale teraz gust wyraża się zdaniem, że mi się coś podoba albo nie podoba. I pojawia się pytanie, które trzeba sobie jasno postawić. No my sami, komu my się chcemy podobać? Bo nie da się wszystkim podobać. Nie ma rady. No jednak społeczeństwo ma pewną swoją stratyfikację, czyli pewne ustopniowienie. I jest w tym społeczeństwie jakaś sfera wyżej usytuowana i są sfery usytuowane niżej. Przykro jest to powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby wszyscy mogli piąć się ku górze, ale trzeba przyznać, że góra istnieje i dół istnieje. Wobec czego komu się podobać? I tu się zaczynają problemy, z którymi Państwo będziecie mieli żywo do czynienia, bo mówimy o pięknie fizycznym, pięknie człowieka, czy też o szkaradzieństwie, nie daj Boże. Przykro powiedzieć, że ktoś jest szkaradny. Mówimy oczywiście w zakłamany sposób, że jest ładny inaczej, ale to zawracanie głowy. Wiemy, co to znaczy. Natomiast oczywiście chcielibyśmy, żeby każdy optimum swoich możliwości fizycznych zaprezentował, czyli żeby wyglądał najlepiej, jak to jest przy danych warunkach możliwe. No i tutaj oczywiście rozbijamy się o te poziomy. To znaczy komuś, kto ma ten gust prymitywny, odpowiada ktoś z powierzchownością prymitywną, ubrany prymitywnie, umalowany prymitywnie i oczywiście nie można mu tego zabronić, ale to jest pewien etap i powinien to być etap rozwoju, a nie punkt dojścia. Ja pamiętam w takiej inteligenckiej, profesorskiej rodzinie ktoś mnie prosił, żebym swoim autorytetem, bo niby jako reżyser to może jestem autorytetem dla kogoś, wytłumaczył młodemu człowiekowi w jakimś takim dobrze przedmaturalnym wieku, że golenie głowy na łyso, ja najpierw sprawdziłem, czy tu nie ma takich przykładów, ale jak nie ma, to się nikt nie obrazi. No w każdym razie golenie sobie włosów, jak całe pokolenia ludzi przeszczepiają sobie włosy, noszą peruczki, tupety i tak dalej, żeby tą łysinę ukryć, to są tacy, co sobie na złość tą łysinę fundują jakby gratis. To jest pewna obelga dla tych, którzy walczą o to, żeby głowa była porośnięta. Proszę Państwa, i mówię temu młodemu człowiekowi, słuchaj, no, ty wyglądasz na ochraniarza. A on się rozpromienia. Okazuje się, że to jest pułap jego marzeń. On o niczym więcej nie marzył. No jak chcesz być ochraniarzem, to dobrze, to jest marne stanowisko. Dużo poniżej kierowcy, kelnera i takich stanowisk, które są troszkę bardziej rozwojowe czy przyszłościowe. Ale to się dzieje ciągle. I ciągle mamy ten problem, że ktoś chce wyglądać tak, żeby się podobać na pewnym poziomie, a na wyższym poziomie to, co ktoś osiągnął, jest właśnie dyskwalifikujące. I teraz akurat nie dalej jak wczoraj słuchałem jakiegoś wykładu psychologa, który podał takie jakoś tam zmierzone dane na temat tego, jakie elementy decydują o naszym wrażeniu, które robi drugi człowiek. I okazuje się, że element wizualny, czyli to, jak on wygląda, decyduje tam w 30 paru procentach. Potem przychodzi to, jak on wygląda łącznie z ruchami, całą mową ciała. Pozostałe mniejszy już procent zależy od tego, jak on brzmi, czyli jak ma modulowany głos, jak jest zmysłowe wrażenie, które daje swoim głosem. I na końcu dopiero jest kilkanaście procent, zależy od tego, jaka jest semantyczna treść tego, co mówi.
No jest to bardzo dla mnie smutne spostrzeżenie, ale dla was właściwie optymistyczne, bo to, czym się będziecie zajmować, w ogromnym stopniu dotyczy tego, od czego zależy powodzenie człowieka w społeczeństwie, czyli czy jest przyjmowany dobrze czy źle, czy się podoba, czy się nie podoba. Podkreślam, trzeba pamiętać, komu się chcemy podobać. Czy mamy wiarę w to, że właśnie w końcu piękno jest jedno, czy twierdzimy, że jak coś jest w jakiejś subkulturze wysoce cenione, to nam to wystarcza, reszty świata nie staramy się zadowolić. Proszę Państwa, w tym, jakie wrażenie robicie fizycznie, oczywiście jest kilka elementów. Przede wszystkim to już tak z mojego zawodowego punktu widzenia wiemy, że najwięcej o człowieku mówi twarz, ale twarz nie jest odpowiedzialna w całości za wyraz, bo w twarzy są tylko wyróżnione rejony, które świadczą o naszym wyrazie mimicznym. To są kąciki oczu, to są kąciki ust przede wszystkim, dwa najważniejsze czynniki. To są kąciki chrap, czyli nosa. I jeszcze to skrzyżowanie między brwiami. Reszta, powiedzmy, nic nie wyraża. Nic nie wyrażamy uszami, chyba że ktoś umie ruszać uszami i tym potrafi rozbawić publiczność, ale to jest rzadki wypadek. A tak to wiadomo, że to jest tych kilka aktywnych rejonów twarzy. I jak popatrzycie, to jest wasza wiedza zawodowa, nie moja, ja z tej wiedzy raczej korzystam jako reżyser, że są twarze, które mają bardzo dużą ilość pozycji mimicznych, to znaczy oczy mogą mieć wysoką ilość, taką dużą rozdzielczość jakby wyrazu, a są tacy, którzy akurat mają te kąciki oczu nieruchawe, czy też mają, jeszcze broda troszkę wchodzi w rachubę. No są tacy, którzy ilość grymasów, czy ilość min w dyspozycji mają dużo mniejszą. Wiadomo, że u ludzi otyłych to się też zmienia, bo niektóre elementy wyrazu giną, a inne się z kolei wtedy pojawiają. Jeżeli macie przed oczami pana Mana z Trójki, to on specjalnie na szczupłość nie narzeka, a jego twarz jest niebywale mimiczna, z tym, że tacy starzy ludzie, jak którzy pamiętają, jak Man był szczupły, wiedzą, że to był zupełnie, to bardzo sympatyczny człowiek, ale inny. On nie był w ogóle podobny. Ja czuję, że ja pani dam swój aparat i że pani mi zrobi zdjęcia z końca sali, a to jest aparat na klisze, to nie są żarty, to się poważnie robi. Pozwolę sobie. Będzie nieostre o wizjerze, ale tylko wizjerze. Tylko z końca sali, żeby było widać, gdzie jesteśmy. Ja się muszę w domu wytłumaczyć, bo jednak w sobotę mnie nie ma. I nie wiadomo, gdzie ja tam pojechałem. Więc lepiej, żeby to było wiadomo. Proszę Państwa, mówię Państwu o tych najbardziej prostych elementach naszego wyrazu mimicznego. One oczywiście ulegają zmianie w toku życia. I teraz jest takie powiedzenie, ale raczej wśród nas, środowiska, niż wśród was, kosmetologów, że człowiek generalnie już od 30 odpowiada za minę, którą nosi. Odpowiada po prostu, to znaczy, że ta mina jest zazwyczaj dość adekwatna. I jak ta mina jest odstręczająca, taka jest bardzo często, zobaczcie, tłum uliczny, to znaczy, że coś jest krzywo w głębi duszy. Są twarze, które wchodzą i od razu mają za złe. Są twarze takie, co to się mówi, bez kija nie podchodź. Są twarze, które są obrażone na świat, które obnoszą swoją krzywdę. Krzywda mi się dzieje. Są twarze, które obnoszą swoją wyniosłość. Nie dorastacie do mnie. Zdjęcie jedno, bo to drogo kosztuje. Proszę Państwa, i rzeczywiście w jakiś sposób to jest odzwierciedlenie tego, co najczęściej się na tej twarzy pojawia. I bardzo namawiam Państwa, jeżeli macie swoich przyszłych klientów, to najpierw od siebie zacznijcie, bo to tradycyjnie w takich domach, gdzie dbano o następne pokolenie, to mama czy ciocia mówiła, nie obnoś tej nadętej miny, zdejmij to z twarzy, wchodzisz do tramwaju, nikogo nie obchodzi, czy dostała piątkę, czy trójkę w szkole.
nie obnoś tego na widok publiczny. Dzięki wielkie. To ja już mogę się wylegitymować. Proszę Państwa, i dlatego akurat ja to oglądam jeszcze z jednego punktu widzenia, mianowicie tych zabiegów chirurgicznych, kosmetyki, która wkracza, i często właśnie pokolenie na przykład aktorek koło pięćdziesiątki, kiedy już twarze zaczynają się dość mocno starzeć, rusza do faceliftów i do botoksu i się poprawia. I tak jak słyszę od moich kolegów, którzy z kolei zajmują właściwie to nawet neurologią, to stamtąd słyszałem takie opowieści już oparte na jakichś badaniach. Na ogół efekt tego faceliftu początkowo przez kilka miesięcy jest bardzo pozytywny, dlatego że osoba, która zawsze wchodziła ze wściekłą miną, po operacji straciła tą minę i nagle się wszyscy do niej uśmiechają, więc to jest ogromnie radosne odkrycie, że świat nie jest taki zły, jak się wydawał. Tylko że po 3-4 miesiącach przychodzi to przykre uczucie, że moja twarz mało co wyraża, że wszystkie subtelne drgnienia, czy wyraz no, najwyższego wyrafinowania, jakim jest na przykład ironia. Ironia znikła, bo ciągle podciągnęli za mocno i już się tak nie układa ten policzek, żeby z tego ironia wynikała, bo czego osoba robi się nudna i robi tępe wrażenie w towarzystwie, bo nie wiadomo, czy jest zadowolona, czy nie, czy się śmieje, czy nie, bo to wszystko jest prawie ta sama twarz. To się przydarzyło nieszczęsnej Nicole Kidman, która zrobiła sobie ten facelift za wcześnie i straciła swój uśmiech cudowny. I w tej chwili no, grywa i jest doskonałą aktorką, ale to już nie jest ta Nicole Kidman, którą znaliśmy wcześniej. Ja oczywiście znam tłumy aktorek, które robiły sobie różne chirurgiczne poprawki. Niektóre miały te poprawki zrobione świetnie i dlatego nic nie straciły. To nie jest tak, że to zawsze się źle kończy. Nie wypada mi podawać nazwisk, bo zawsze panie w tych sprawach są dyskretne i wolałyby, żeby nie opowiadać na uczelniach, że są dziełem waszych kolegów, kosmetologów, ale niektórym to świetnie wyszło. Tylko no to trzeba być bardzo wobec siebie krytycznym i wiedzieć, czego się chce i do czego się zmierza. Była taka fenomenalna aktorka włoska, to jeszcze w latach 40., 50., Anna Magnani. No, była z zawodu adwokatką, chyba pierwszy zawód. Grała w największych filmach neorealistycznych, potem grała w Hollywood. Była rozrywaną aktorką na całym świecie. No i kiedy zaczęła się już mocniej starzeć, zaproponowano jej przecież taki prosty zabieg. A ona wściekła odpowiedziała: ja całe życie pracowałam na te zmarszczki, nie pozwolę sobie tego zabrać. I została z taką twarzą. Są koleżanki, mówię koleżanki, bo akurat znam Sophie Loren, o której nikt nie wie właściwie, na ile ona była wspomagana, bo miała z natury twarz po prostu idealną, żeby się nie starzeć. Ten rodzaj wystających skułów, tak świetnie osadzona szyja, że czy tam się ktoś ze skalpelem do tego dotykał, czy nie, najtęższe umysły się kłócą na ten temat, a Sofia, która jest w połowie lat 80., wygląda jak moja prawnuczka i nic na to nie można poradzić. Ona po prostu jest wiecznie młoda. To jest pewien fenomen, który się przydarzył. Oczywiście jest bardzo ciekawe popatrzeć, jak to się zmienia u niej, kiedy widzimy ją dzisiaj młodą i widzimy ją młodą sprzed 40 lat. I to są dwie różne osoby, ale one są zawsze w tym samym wieku. To jest zadziwiające. I dlatego zmierzam do tego, żeby Państwu coś dzisiaj pokazać, bo tak się gadanie to zawsze jest troszkę nudne. Mianowicie, ja miałem takie zadanie, wielokroć zresztą w filmie, że musiałem czasem kogoś odmładzać, a czasem kogoś postarzać. No bo film gra z czasem, i jeśli jest tak zwana retrospekcja, czyli flashback, i chcemy pokazać coś, co się zdarzyło wcześniej, ci sami aktorzy najczęściej mają wyglądać młodziej. Wiemy dobrze, że tak
na papierze, jak się mówi na uczelni, ruch można zrobić 20 lat do tyłu i 20 lat do przodu. Więcej się nie da. I już wtedy ktoś inny musi grać. Widzieliście teraz ostatnio na przykład film o Piłsudskim, teraz film o Ziei. To tam wszędzie, prawda, do wojny gra go jeden aktor, a już po wojnie drugi aktor, bo więcej już się nie da naciągnąć. I niestety w narracji to jest zawsze słabość, bo emocje się nie przenoszą. Widz czuje, że to jest kto inny, że to jest inna osobowość, że on inaczej oddycha, ma inny tembr głosu i wobec tego to się zamazuje. Jednym słowem, pewne możliwości mamy. W odmładzaniu jest trudniej, więcej pomagamy sobie światłem, bo makijaż no, polega na tym, że się dużo podkładu kładzie pod oczu, żeby nie było tych dołów. Ewentualnie czasami plasterkami się podciąga coś prowizorycznie. Aktor nie może się nawet ruszyć głową, patrzy tylko w jedną stronę, jest sztywny oczywiście, ale wygląda trochę młodziej, czy aktorka. Oczywiście resztę to zrobi fryzura, prawda, jak się komuś włos, czoło podwyższa, to dokleja się mu pasemko włosów z przodu i od razu wygląda 20 lat młodziej. Są na to sposoby. Ale oczywiście to jest zabieg dosyć naciągany, bo widz czuje, że to jest wszystko sztuczne, że to jest nieprawdziwe, że to jest naciągane. Natomiast tak samo istnieje problem starzenia. Chcemy aktorów czasem postarzyć. Tutaj jest jeszcze problem, szczególnie u pań, naturalny, z ich ego. Która z pań, która się starzeje, chciałaby widzieć na siebie na ekranie jeszcze starszą? To jest niemile widziane, to trzeba bardzo, bardzo poważnej potrzeby dramaturgicznej, żeby to uzasadnić. I ja miałem taki wypadek i dlatego to wam pokażę. Mianowicie w filmie Rok spokojnego słońca moja aktorka, pani Maja Komorowska, musiała się pokazać, no tak w przybliżeniu 15-20 lat później, niż była w całym filmie. Jest to historia miłosna. Ona się urywa w momencie, kiedy jej ukochany amerykański żołnierz, który jest jeszcze w Polsce w 1945 roku, organizuje jej ucieczkę na zachód, bo chcą razem uciec i ona postanawia, że jednak nie ucieknie, że nie zdecyduje się na ten krok, bo dla takiej 40-letniej kobiety po przejściach to nowe życie w Ameryce z człowiekiem, z którym się jeszcze nie można dogadać, bo ona nie zna angielskiego, a on zna tylko jak to polskie ziemianki, francuski, a on oczywiście ani słowa w obcym języku, bo Amerykanin. Wobec czego ona się w końcu decyduje nie wyjechać, ale nie powie mu tego. Będzie to przed nim ukrywać. I właśnie to, co wam pokażę, to się zacznie od sceny, kiedy oni są na takim dancingu po tańcówce. Nie mogą się, już się nie mają o czym, jak rozmawiać. Tam jest taka próba rozmowy na końcu. I ona go nie uprzedza, ale my wiemy, że ona nie ucieknie, że on będzie czekał w Berlinie i się na nią nie doczeka. Po czym mijają lata. No mamy tutaj rok 45, a tam powiedzmy 60 na najwyżej, kiedy ona już jest staruszką, a od niego przychodzi jakiś przelew pieniężny, czy może spadek, bo może on umarł i jej wszystko zapisał. Tego się już nigdy nie dowiemy, ale ona, to już jest po październiku, czyli po tym przełomie, gdzie już stało się możliwe wyjeżdżanie z Polski, starych ludzi łatwiej puszczali i ona decyduje się, że do niego pojedzie. Taka jest historia scenariuszowa. Teraz artystka, która jest no dobrze po 40, no nie ma wielkiej ochoty pokazywać się jako staruszka, ale jeżeli już rozumie, że to jest potrzebne, to wolałaby, żeby być strasznie stara, bo wtedy wiadomo, widz już jest pewien, że to nieprawda. A jakby była troszkę starsza, to byłoby wrażenie, że może przez cały film byśmy ją odmładzali, a teraz pokazała się mroczna prawda. I dlatego zgodnie z jej życzeniem i z moją pełną zgodą powiedzieliśmy, no dobrze, kobieta po przejściach, niech się zestarzeje na maksa. Czyli zestarzeje się więcej niż scenariusz przewiduje.
I chyba dodaliśmy i 30 lat. Robił to świetny, dzisiaj wzięty i w Polsce, i za granicą. Najlepszy na pewno nasz charakteryzator. No bo nie mówimy make-upista, bo to już jest naprawdę straszny potworek językowy. I widzimy ten cały proces. Teraz, proszę Państwa, tak się składa, że mniej więcej tyle samo lat upłynęło w życiu. I ja mam następnie, pokażę kawałek filmu nakręcony z panią Mają, tak jak ona się zestarzała naprawdę. I jest oczywiście zupełnie inna. Po pierwsze, mimo że lat jest więcej, zestarzała się mniej, bo ona się świetnie trzyma, ale ważne jest też to, że my postarzając, głównie zajmujemy się dolną częścią twarzy, bo najłatwiej jest, prawda, to indycze gardło przykleić i ono wygląda wiarygodnie. Natomiast w wypadku Maik to się w ogóle nie stało. Ona ma dalej szyję dobrze osadzoną. Natomiast wory pod oczami, które można dokleić, ona zawsze miała, nawet jako młoda osoba. Więc oczywiście te wory są tutaj większe, ale niewystarczająco większe. I chętnie bym wam właśnie pokazał całą zmianę, jaka nastąpiła. I może to coś wam da do myślenia na temat tego, jak postępować z twarzą ludzką, tak żeby osiągnąć to, co optymalne, to znaczy, żeby osoba wyglądała najsympatyczniej i najprawdziwiej. Jak wiecie, makijaż bardzo często standaryzuje wszystkie twarze, to znaczy one zaczynają wyglądać wszystkie tak samo. I to jest ze szkodą. Człowiek powinien szukać swojego osobistego wyrazu. A jak przychodzi lalowata panienka, to ja nie wiem, kto to jest. Nie ufam temu. I dlatego wolę, jeżeli to jest osoba, która umie eksponować swoją oryginalność. Ale jak wiecie Państwo, i to się przekonacie po waszych klientach w przyszłości, na ogół ludzie mają takie autodestruktywne skłonności, to znaczy chcą siłą pokonać niedostatek. Czyli no to jest tak, że jak ktoś ma krótkie nogi, to chce tańczyć w balecie. No akurat jest tyle innych zawodów, ale nie powinno się tego robić, jak się ma marne dane w tą stronę. Jak człowiek ma końską twarz, to wtedy jeszcze lubi włosy zaczesać do tyłu i ta końska twarz jest jeszcze bardziej końska. No niby w tym jest osobisty wyraz, ale często nie dość pociągający. I to jest szkoda, lepiej było zrobić grzywkę. Z kolei jak ktoś ma buzię jak rondel, no to grzywka jest nieszczęściem. I takie osoby bardzo często chcą mieć koniecznie grzywkę w przekonaniu, że siłą pokonają jakby niedostatek przyrody. Z tym jako psychologowie będziecie się zmagać, bo ja to mam przy każdej charakteryzacji, przy większości aktorów. Problem, że oni też, no bardzo dobrze aktorzy nie mają takich problemów, bo w ogóle wiecie, aktorzy nie mają problemów z ego, muszą to pokonać. I nie dba, chodzi im o ekspresję, a nie o to, żeby to było takie czytankowo ładne. No ale aktorzy z seriali, tacy aktorzy drugiej kategorii, no to chcą być we wszystkim śliczni. Czy to jest prawdopodobne, czy nieprawdopodobne, czy wygrzebują się z błota, to jednak muszą być, prawda, świetnie umyta główka, przyklejone rzęsy, etc. Jak wam podawałem te procenty, no to wynika, że również intonacja, sposób mówienia jest dopełniająca do ubrania, a ubranie jest dopełniające do twarzy. Najwięcej wrażenia robi na nas sama twarz osoby, którą spotykamy. I na ogół pierwsze spotkanie, pierwszych 20 sekund przesądza o tym, czy na kogoś reagujemy pozytywnie czy negatywnie, chociaż to jest zwykle podświadome, chociaż czasem to potem można zmienić. Ale to po wszystkich doświadczeniach, które macie potem, kiedy jest takie headhunting i szukają wam, szukacie pracy, to warto to wiedzieć, warto na to zwracać uwagę, mieć tę świadomość i oczywiście mieć świadomość również, że poza jakby taką kulturą fizyczną, to znaczy język ciała, który można rozwinąć, który można opanować, który czasami niepotrzebnie nas zdradza, a czasami mógłby coś o nas dobrego powiedzieć, gdybyśmy umieli nim świadomie zarządzać. To jest dla człowieka bardzo ważne, chociaż wydaje się, że nie jest. Ja to mówię z pewnym rodzajem takiej, no nie wiem, goryczy, dlatego że ja się tego uczyłem przez całe życie i ja potrafię tego wykładać. Czasami mnie zapraszają. Również zdarzali się politycy, którzy prosili o radę. Ale jak mam sam to zrobić, to wszystko robię źle.
umiem wskazać, co zrobiłem źle i robię źle. No na przykład pierwsza rzecz, że jak się mówi do sali, trzeba patrzeć wam w oczy. A ja, jak każdy normalny człowiek, uciekam w dół wzrokiem, bo mnie peszy obca publiczność, jeszcze się z wami nie poznałem. Jakbyście byli na piątym wykładzie, to już bym patrzył w oczy od początku. A tak tylko sobie przypominam, przecież tego uczysz, no co z tego, jak sam tego nie robisz. Jest masę takich rzeczy, które właśnie ogarniamy rozumem, a potem nie umiemy ich wykonać. No ale to trzeba ćwiczyć, to jest też wasza dziedzina. Bardzo ważne jest ustawienie głosu, na co dzisiaj bardzo mało kto zwraca uwagę, a bardzo dużo jest głosów źle ustawionych czy nieustawionych. I to jest ogromnie przykre, jak wchodzi piękna dziewczyna, przepraszam, coś do mnie zadzwoniło, ale zaraz to wyrzucimy, bo to bezprawne telefonowanie, nie ten czas. Więc wchodzi cudowne zjawisko, ale jak otworzy buzię, to cały efekt prysnął, bo głos źle ustawiony. A jeszcze jak nawet głos ustawiony, to pytanie, co ta twarz powiedziała. I wtedy okazuje się, no, słownictwo, jakiego używamy, budowa zdania. To wszystko są znaki, którymi zwykle, kiedy szukacie pracy, kiedy jesteście prześwietlani, to na to wszystko ta druga strona zwraca uwagę. I oczywiście czasem to działa na waszą korzyść, czasem na niekorzyść. Zdarza się też, że ktoś przegrał dlatego, że za dobrze wypadł, bo bywają takie miejsca pracy, gdzie mówią, że osoba zbyt dobrze wykształcona będzie zagrażała szefowi, więc lepiej, żeby jej nie angażować. To też są znane tego typu wydarzenia. Był taki minister kultury, który, to jeszcze za komuny oczywiście, który odziedziczył po poprzedniku bardzo wykształconą sekretarkę. No i to się fatalnie dla niego skończyło, bo on miał jakąś konkubinę i z tą konkubiną rano przyjechał i rzucił do sekretarki, żeby zamówiła dwa śniadania. No więc ona zamiast zamówić je w Bristolu naprzeciwko Ministerstwa Kultury, zadzwoniła do jego małżonki i powiedziała, małżonek życzy sobie dwa śniadania do gabinetu. No rozumiecie, co się stało później. On stracił to stanowisko, bo jednak w warunkach komuny to było niedopuszczalne, ta cała awantura. Więc proszę państwa, przeuczone osoby też czasami przegrywają. Jak się dzisiaj kandydatowi na prezydenta zarzucało, że zna za dużo języków, to też to coś źle świadczy o wyborcy. Jeśli nie życzy sobie, żeby jego prezydent znał dobrze kilka języków, to coś się zepsuło tutaj. Ale państwo musicie patrzeć na swoje szanse i na to, jak wypadniecie, i oczywiście mieć świadomość, wobec kogo występujecie. Jeżeli macie do czynienia z menelem, to nie należy koniecznie uświadamiać mu, że jesteście inteligentką czy inteligentem, bo to go tylko może poniżyć. Możecie być najbardziej prości, ale jak się poczuje, że udajecie kogoś prostego, kim nie jesteście, to jest jeszcze gorzej. To ludzie bardzo to przeżywają jako uniżenie. To jest dziesiątki takich momentów, gdzie widać, że ta stratyfikacja społeczna gdzieś ożywa i że to, kto górą, kto dołem, gdzieś odbija, mimo że nigdy staramy się o tym nie mówić. Mówi się ciągle o inkluzywności, a tymczasem zobaczcie, na reklamach wszystko jest ekskluzywne, czyli wykluczające. No ale jesteśmy w pewnym etapie zakłamania i oczywiście to jest dzisiaj tolerowane. Za parę lat może ktoś na to zwróci żywiej uwagę. Jest takich momentów w naszym życiu cała masa. Pamiętajcie państwo właśnie, że to, jak mówicie, po tym, jak wyglądacie, jest znowu świadectwem tego, jak was oglądają, prawda? Jak cię widzą, tak cię piszą, mówiło stare przysłowie. I dlatego wy, dbając o wygląd zewnętrzny ludzi, nie możecie zapominać, że on musi być w jakiejś zgodzie z osobą, z charakterem osoby, bo jak się ktoś za kogoś przebiera i udaje, to zwykle źle się kończy i to widać. Jest wtedy taki moment odczuwalnej nieautentyczności, czujemy się skrępowani. To jest brzydkie po prostu, jak ktoś coś udaje, jak ktoś się puszy, jak ktoś się nadyma, jak ktoś robi wrażenie, że jest lepszy niż jest. Znamy tego całą masę i to jest zwykle punktowane
przez ludzi z pewnym doświadczeniem. To nie odejdzie z moim pokoleniem. W młodszym pokoleniu widzę ten sam rodzaj wiedzy, którą wszyscy mają. No i to tylko tyle, na to wam tak zwracam uwagę. Chociaż oczywiście też wiem, że czas zmienia pewne szczegóły. Wiecie państwo, w moim pokoleniu inteligencka wymowa przewidywała, że się mówi standard. Tam powinno być T na końcu, bo jest ubezwłęcznieniem. Standard, standardowy. Natomiast pretensjonalni ludzie, którzy już się uczyli trochę angielskiego, wiedzą, że to ubezwłęcznienie jest wielką niewygodą w naszych słowiańskich językach i zaczynają mówić w nadęty sposób standard, standardowy. Można, to się pewnie przyjmie z czasem, ale na razie to jeszcze śmieszy. Wiem zawsze, że to jest ktoś z prowincji, kto tak powiedział. Chociaż już i widzę w telewizji, a nawet w polityce. Bo tu nie ma co mówić o poprawności. Tu nie ma żadnej poprawności. Po prostu język jest, nie jest niczyją własnością. Ale jest pewnym znakiem. Jak ktoś tak mówi, to coś o sobie mówi. Już u was się przyjęło powszechnie, że pytacie, czym mogę panu czy pani pomóc. To jest kośląg językowy, dlatego że nie trzeba nikomu pomagać, to mi trzeba, jak niosę ciężkie zakupy. Po polsku pomóc to nie jest to samo, co tu help po angielsku. To nie są pojęcia całkowicie się nakładające. I po polsku było słowo, czym mogę panu służyć. Ale całe pokolenie ludzi już od PRL-u ma uraz na punkcie służby, bo każdy się boi, żeby ktoś nie podejrzewał, że jest synem służącej. Wobec czego słowo służyć nie przechodzi przez gardło i pojawia się ta idiotyczna propozycja pomocy. No jak mi recepcjonistka w hotelu mówi, czym mogę panu pomóc. Ja życie mieszkam w hotelach od dziesiątków lat i proszę mi nie pomagać, proszę mnie obsłużyć, a nie pomagać. Pomaga mi pani, co mieszka, zamieszka pani ze mną? No co to znaczy w ogóle? Może zapłaci pani za mnie rachunek? No to byłaby ewentualnie na pomoc. Ale tak się przyjmuje z czasem i nie będę z tym walczył, to nie moja sprawa. Natomiast i melodia języka, i wymowa są pewnymi też znakami społecznymi. I opowiem wam, bo działam w takim przy Radzie Języka Polskiego, gdzie jest taki konkurs na mistrzów mowy polskiej, no tak staramy się, jak wszyscy w wszystkich krajach, żeby podtrzymywać język przed takim zubożeniem, bo ubogim językiem niewiele można powiedzieć, więc to nie jest takie bezinteresowne. My chcemy, żeby język był dobrym narzędziem, czyli można było nim powiedzieć rzeczy subtelne. I teraz z lotem, linią lotniczą, toczyliśmy 2 lata boje, na szczęście zwycięskie, bo tam pani marketingowiec wymyśliła, że ponieważ dzisiaj latają nowobogatcy, którzy dawniej nie latali, to żeby oni się poczuli u siebie, tak jak w domu, to zapowiedzi na pokładzie powinny być takim nowoknajackim językiem. Witamy na pokładach naszych samolotów, a oparcia foteli postawić w pozycji pionowej. I tak 2 lata było takie nagranie, no dosyć okropne, bo bardzo plebejskie. I najśmieszniejsze, że w końcu badania marketingowe wskazały, że ludziom to nie odpowiada. Że wolą salonową zapowiedź, jaka jest dzisiaj, oparcia foteli postawić w pozycji pionowej. I to się bardziej podoba, bo wtedy człowiek jest jakby promowany, podniesiony społecznie, a tamto widział, że ktoś się do niego zniża. Więc pamiętajcie państwo, że wygląd to jest ten największy procent wrażenia, które zostawiamy, ale następnie głos też jest częścią istotną. I jeżeli macie aspiracje albo wasi klienci chcą się wspinać po tej drabinie społecznej, a każdemu tego życzę, bo na tej drabinie społecznej wyższe stopnie są po prostu wygodniejsze, sympatyczniejsze, ciekawsze, można wieść ciekawsze życie, jeżeli się robi coś ważnego, co ma jakiś sens i co daje poczucie, że nie robimy tego tylko dla pieniędzy. Pamiętajcie też państwo, że akurat w waszej dziedzinie to nie grozi wam jeszcze powszechne bezrobocie, ale ono za waszego pokolenia przyjdzie, dlatego że coś się generalnie zmienia w świecie i praca ludzka jest o wiele mniej potrzebna. Dziś już się mówi, że w Polsce 40% ludzi pracuje niepotrzebnie. To znaczy można by ich zastąpić automatem. I byłoby lepiej, dlatego że to są wszystko te prace mało sensowne. No jaki sens ma praca
tej biednej osoby, która siedzi w budce na autostradzie i bardzo często zresztą choruje psychicznie, bo to jest praca już opisana wielokrotnie we Włoszech przede wszystkim, gdzie były te pierwsze pobory. I jeżeli człowiek widzi przez kilkanaście sekund ileś tysięcy twarzy w ciągu dnia, no to dostaje po prostu kręćka, wariuje i idzie do psychiatry, bo to jest tak trudne do zniesienia. Szczególnie, że no nie ma mowy, zawsze się wydaje, że osoba moich marzeń właśnie mignęła za oknem i nigdy jej więcej nie znajdę. I minęła mnie szansa życia, bo książę z bajki był w poprzednim samochodzie. To u pani, ale u panów też, że ta miłość największa odjechała. Czyli, że to jest praca przecież szalenie niepotrzebna i bardzo łatwo się automatyzuje. Natomiast zaczynamy mówić o pensjach podstawowych, czyli o tym, że od urodzenia do śmierci można będzie w bogatych krajach pobierać rodzaj emerytury i wtedy potrzeba pracy pozostaje, tylko że nie jest związana z zarobkiem. Nie tak wprost. To może pod koniec życia dożyjecie takich, że te eksperymenty pójdą dalej. Na razie są rozbudowywane. W tej chwili w Niemczech zaczęli eksperymentować. Pewnie koronawirus to trochę przyhamuje, ale z kolei praca zdalna to troszkę podkręciła. Jednym słowem, świat się w jakimś kierunku bardzo szybko zmienia i akurat wasze zawody będą pewnie wieczne, bo pewna ilość zawodów jest wieczna, ale też pamiętajcie, że to jest jakiś ogromny przywilej, że wy będziecie potrzebni, a cała masa ludzi będzie musiała ciężko pracować na to, żeby poczuć, że jest potrzebna i że może nie będzie za to dostawała pieniędzy, ale będzie miała poczucie satysfakcji, że robi coś fajnego, sensownego. To wszystko się tak pewnie może zmienić. Znaczy, bądźcie otwarci na to, że świat taki, jaki jest, dłużej nie będzie, że będzie inny. Bo trzeba być czujnym i nie wierzyć w to, co nam reklama wciska bez przerwy, w ten cały świat z ułudy, którą, prawda, przynoszą mass media. Nie ma rady, świat się tak szybko zmienia, to jest statek, który się przebudowuje w trakcie rejsu i trzeba mieć ogromną czujność w życiu. Ja do tego najbardziej namawiam. Tu się z Olgą Tokarczuk troszeczkę różnimy. Ona mówi o czułości bardzo pięknie, żeby nie powiedzieć miłość. A ja z kolei mówię czujność, bo mam 10 psów, proszę Państwa, i po psach widzę, że one nie straciły instynktu. One wiedzą, że nawet wygodne życie na moim trawniku jednak wymaga czujności. Nigdy nie wiadomo, kiedy obcy pies wkroczy na ich terytorium i lepiej zawsze mieć jedno oko otwarte, nawet jak się drzemie. I to chyba z tym Państwa zostawię. Bądźcie czujni, bo świat jest bardzo niepewny. Thank you.